Dobry den, Československá televízia Praha. Uvadí. Haló. Haló. Pane Havránku. Pane Havránek, stávej pán. Slaský Opava atakuje. Dedykacją dla ulicy, teksty na tej płycie. Lat nam przybywa, coraz lepiej znamy życie. Raz pusto w Kirmanie, raz się wiedzie znakomicie. A tobie ziomeczku, jak ci idzie? Jesteśmy człowieku, ciągle tacy sami, więc łatwo się określić, czy jesteś teraz z nami. I po tej samej stronie będziemy zawsze stali. Antypolicyjną nutę będziemy zawsze grali. Zgadza się z nami każdy na tej sali. Czuję miły zapach, ktoś tutaj lolka pali. I nie chodzi o mięśnie, ważne co w głowie i w sercu. Czy z buta zapierdalasz, czy siedzisz w nowym mersu. Nie chcę się też mądrzyć, bo nie wszystko dobrze robię. Lubię iść lekkim łukiem i żartować sobie. Gdzie jesteś w Nowym Sączu i każdy ci to powie, że kręcę tutaj lolki z uchem w eleganckim gronie. I kiedy wszedł kolejny buch, włącz tą nutę, wytęż słuch. I kiedy wszedł kolejny buch, pora się odmulić i zrobić jakiś ruch. Więc firma podpisuje dedykację dla ulicy. Bynajmniej nie dla hajsu, o problemach głośno krzyczy. Tych, dla których to robimy, trudno byłoby policzyć. Bo wszystkich co w porządku, dedykacja ta dotyczy. I po tej samej stronie będziemy zawsze stali. Antypolicyjną nutę będziemy zawsze grali. Firma nie sprzedała się, nie sprzeda się nigdy. Nasze postawy niezmienne. I po tej samej stronie będziemy zawsze stali. Antypolicyjną nutę będziemy zawsze grali. Firma nie sprzedała się, nie sprzeda się nigdy. Nasze postawy niezmienne. JB ekipa, uliczny rap znów cię wita. Nie ma tutaj kompromisu, elegancko albo lipa. Tacy co nie znają zasad ciągle chcą udawać VIP-a. Ja nie jestem desperatem, nie rozlicza wciąż ulica. Nie sprzedamy się dla kasy i nie zmienimy oblicza. Ja żyję na poziomie, no bo karmi mnie ulica. JB filmowa ekipa, niepotrzebna nam reklama. My muzyką wyjaśniamy, pobudzamy do działania. My muzyką uprzedzamy, nakręcamy by się starać. Ta muzyka niezależna jest od stanu posiadania. Cieszy mnie aprobata, cieszą mnie też szczere brawa. Lecz zdobyte za szczery rapa, nie pozeranska sława. Tej głupawe wciąż uśmiechy w tych programach, przy tych kawach. Pierdolnięte niby gwiazdy, wciąż marzące o wywiadach. Bo to słowa dla otoby, szczere słowa są ulicy. Bo to rap konkretnych ludzi i nienawiść do policji. Trenerze, bardzo dobry mecz i cenne zwycięstwo. Bezapelacyjnie to był taki kluczowy dla nas mecz na zakończenie rundy, podsumowanie tej niezłej naszej końcówki. No, dzisiaj było wszystko, i walka, i kartki, i piękne bramki, i też jak zwykle niewykorzystane sytuacje, ale od początku dyktowaliśmy warunki tutaj dzisiaj i zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Tadziu Tyszcz rozstrzelał się ostatnio, w każdym meczu praktycznie wystrzela bramkę.
Tadziu był nieprzygotowany, przyszedł i dochodził, potrzebował tych 8-10 tygodni na to, żeby naprawdę dojść, złapał rytm meczowy, odwdzięcza się bramkami i bardzo dobrze. No, myślę, że solidnie przepracuje zimę, będzie groźnym napastnikiem na wiosnę. Dzięki wielkie za zaangażowanie na boisku, za tą rundę. No i gratuluję zdobycia 3 punktów, no i w sumie 14, których brakowało do zdobycia premii. No na pewno zasłużyli chłopcy na te pieniążki, tą końcówką. No, ten zespół dojrzewa z meczu na mecz, potrzebowała troszeczkę czasu. Oczywiście też olbrzymi szacunek dla naszych kibiców, którzy mimo zakazu dzisiaj tu przyjechali. To zwycięstwo przede wszystkim im dedykuję. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli od przyszłego roku jeździć do takich miejsc, gdzie nie wpuszcza się kibiców. Dzięki wielkie. Wtedyłeś karnego, ale chwilę później zrehabilitowałeś się chyba kibicą. No, z kibicą i też chłopaków uczyłem taką presję. Zniszczyłem karny, modliłem się tylko, żebyśmy dowieźli ten wynik, ale udało mi się z nawiązką odpłacić i bramkę, jedną z piękniejszych w moim życiu strzeliłem. Także jestem bardzo zadowolony. Brameczka prawie stadiony Europy. No dokładnie, no. Nie powiem, że mierzyłem ten strzał, ale chciałem strzelić gdzieś tam w światło bramki, wybić piłkę na uwolnienie w światło bramki i tak mi wyszło, że wpadła. Gratuluję wywalczonych punktów i wywalczonych premii na boisku. No dziękuję bardzo, teraz premię raz, a dwa, żeśmy się zbliżyli do czołówki, to jest dla nas najważniejsze, żeby gonić czołówkę i na wiosnę walczyć o awans. Dzięki wielkie. Rozstrzelałeś nam się na koniec sezonu, na koniec rundy. No, cieszy mnie to, że w ogóle się rozstrzelałem i że mogę dawać zwycięstwo Oderce. No, cieszę się też, że pokazaliśmy liderowi, że nie powinien być liderem. No i przede wszystkim panu prezesowi Żabnicy, który się zachował bardzo nieładnie wobec kibiców. Mimo to kibice przyjechali i bardzo nam było super z tego powodu i naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni z tego zwycięstwa. I oby tak dalej. Gratuluję zakończenia sezonu, premii i 3 punktów dzisiaj. Dzięki bardzo.